1 czerwca wspominamy świętego Anibala Maria di Francia, prezbitera. Anibal urodził się 5 lipca 1851 roku w Mezinie, na Sycylii, w rodzinie arystokratycznej. Miał 15 miesięcy, gdy zmarł jego ojciec. Miał jeszcze troje rodzeństwa. Przez kilka lat wychowywała go ciotka. Po jej śmierci wrócił do rodzinnego domu. Kształcił się w szkole cysterskiej. Mieszkał wtedy w internacie. Często swoje porcje jedzenia oddawał ubogim. Wyczulony był na ludzką biedę. Od dziecka był bardzo pobożny. Otrzymał pozwolenie na codzienne przyjmowanie Komunii Świętej. W wieku 17 lat odkrył powołanie do kapłaństwa. Rozpoczął naukę w seminarium. Jako diakon spotkał prawie niewidomego żebraka, którym się zaopiekował. Po przyjęciu święceń kapłańskich 16 marca 1878 roku uzyskał pozwolenie na zamieszkanie w dzielnicy awiniońskiej w Mezinie, uważaną za ziemię przeklętą. Z miłości do Pana Jezusa zamieszkał w miejskich slumsach wśród najbiedniejszych, nieszczęśliwych ludzi, pozbawionych jakiejkolwiek opieki. Nie wycofał się z pracy wśród nich, mimo że nie był rozumiany ani przez kapłanów, ani przez rodzinę, ani przez biedaków, którym służył. Nie wycofał się, gdyż widział w nich oblicze Pana Jezusa. Wtedy jeszcze bardziej wzmogła się jego modlitwa o powołania kapłańskie. Napisał: jak to możliwe, że prosi się o deszcz i o wszystkie inne potrzeby, a zapomina się prosić dobrego Boga o kapłanów? Anibal powołał do istnienia Zgromadzenie Córek Bożej Gorliwości i Zgromadzenie Księży Rogacjonistów Serca Jezusowego. W liście do papieża świętego Piusa X pisał: poświęciłem się od młodości tym świętym słowom Ewangelii. Rogate ergo. W moich instytutach sieroty, ubodzy, kapłani, zakonnice codziennie modlą się do Najświętszego Serca Jezusa, Maryi, świętego Józefa i świętych apostołów, aby obdarzyli Kościół wybitnymi i świętymi kapłanami, ewangelicznymi robotnikami potrzebnymi do mistycznego żniwa dusz. Anibal zmarł 1 czerwca 1927 roku w Mezinie. Coroczny dzień modlitw o powołania, ustanowiony przez Pawła VI w 1964 roku, można uważać za odpowiedź Kościoła na inicjatywy świętego Anibala. Został beatyfikowany 7 października 1990 roku w czasie trwania synodu biskupów na temat formacja kapłanów we współczesnym świecie. Został kanonizowany 16 maja 2004 roku. Wtedy Ojciec Święty powiedział o nim: jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę. W tych słowach Ewangelii dostrzegamy zarys duchowości Anibala Marii di Francji, który z miłości do Pana poświęcił całe swoje życie duchowemu dobru bliźniego. Ze względu na nie zwracał uwagę przede wszystkim na pilną potrzebę wypełniania ewangelicznego polecenia Rogate Ergo. Proście Pana żniwa, aby wyprawił robotników na swoje żniwo. Ojcom rogacjonistom i siostrom ze Zgromadzenia Córek Bożej Gorliwości polecił dokładać wszelkich starań, aby modlitwa o powołania była nieustanna i powszechna. Do tego ojciec Anibal zachęca też młodzież naszych czasów, kierując do niej swe zwięzłe i często powtarzane wezwanie: zakochajcie się w Jezusie Chrystusie. Z tej opatrznościowej intuicji zrodził się w Kościele wielki ruch modlitwy o powołania. Gorąco pragnę, aby przykład ojca Anibala inspirował i umacniał również w naszych czasach tego rodzaju działalność duszpasterską. Módlmy się. Boże światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś świętego Anibala na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał, i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, Bądź nam.